Drugi rok amerykańskiej rewolucji. Brytyjczycy planują decydujące uderzenie. Chcą podzielić zbuntowane kolonie, północ odciąć od południa. Wojska brytyjskie mają zaatakować równocześnie odleżącej na północy Kanady, od Nowego Jorku na południu i zachodu. Póki co wszystko idzie zgodnie z planem na kierunku północ-południe. Brytyjczycy i najemne jednostki niemieckie od dwóch miesięcy nacierają wzdłuż rzeki Hudson. Amerykanie są zdesperowani, nie pogodzili się jeszcze z porażką, która ich spotkała w forcie Ticonderoga. Fizycznie są wyczerpani nieprzerwanym odwrotem. Atmosfera u rebeliantów się poprawia, gdy dowództwo nad armią obejmuje generał Horatio Gates, jak gdyby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wyrwał nas z tego smutnego stanu rezygnacji i przerażenia. Dowódca podnosi morale oddziałów poprzez regularną musztrę i lepsze jedzenie. Na początku września 1777 roku Gates ma pod sobą ponad 10 tysięcy żołnierzy, artylerię, kawalerię, strzelców wyborowych i inżynierów. Uznaje, że jest gotowy do stawienia oporu Brytyjczykom. Zmienia kierunek marszu z południowego na północny. Armia rusza na spotkanie z wrogiem. Kościuszko, jeden z oficerów sztabu Gatesa, wybiera scenerię pod ostateczną rozgrywkę. Artyleria opanowuje strome wzgórza. Ruchy atakującej od północy piechoty mają utrudnić strumienie, potoki i wąwozy, które przecinają dolinę. Polski inżynier rysuje plan obozu, oznacza pozycje regimentów i ziemnych fortyfikacji. Czasu jest niewiele, wróg może w każdej chwili uderzyć. Tysiąc żołnierzy ciężko pracuje, wznosi reduty, transzeje, okopy. W ciągu tygodnia teren pod bitwę jest w pełni gotowy. 19 września Brytyjczycy ruszyli do ataku. Siedem tysięcy doświadczonych żołnierzy przeciw dziewięciu tysiącom rebeliantów. Anglicy poruszają się jak we mgle, nie wiedzą, gdzie są Amerykanie, nie mogą przełamać linii obronnych skonstruowanych przez Kościuszkę. Chcąc obejść ufortyfikowane pozycje, wpadają w zasadzkę. W lesie czekają na nich strzelcy wyborowi. Strzelają z drzew, mierzą tylko w oficerów. Niektórzy z nich potrafią trafić z ponad dwustu metrów w cel mniejszy niż dwadzieścia centymetrów. Bitwa pozostaje nierozstrzygnięta. Wieczorem obie armie się wycofują. Brytyjczycy tracą 600 żołnierzy, Amerykanie połowę mniej. Angielski dowódca rezultat umie wytłumaczyć sobie tylko w jeden sposób. Rebelianci musieli być pijani, tylko dlatego byli w stanie walczyć. Powstrzymana pod Saratogą brytyjska armia pozostaje osamotniona. Wciąż nie nadchodzą posiłki od południa i zachodu, zapasów starczy na kilka tygodni. Odczuwa się brak jedzenia, szczególnie mięsa i ciepłych ubrań. Każdego dnia kilku, kilkunastu żołnierzy brytyjskich przechodzi na stronę rebeliantów. Natomiast armia kolonistów rośnie w siłę, liczy już sobie przeszło dwanaście tysięcy, jednak wciąż brakuje im amunicji. Angielski dowódca nie może już dłużej czekać. Racje żywnościowe starczą tylko na kilka dni. Brytyjczycy ponownie uderzają na Amerykanów, nie mają szans. Los jest już przesądzony. Amerykańskie zwycięstwo pod Saratogą otwiera nowy rozdział wojny o niepodległość. Rebelianci przekonują się, że mogą zwyciężyć, Brytyjczycy, że nie zawsze potrafią wygrywać. Konsekwencje bitwy dobiegają Europy. Rosja wstrzymuje wysłanie 20-tysięcznego korpusu do Ameryki, który miał pomóc zdławić rebeliantów. Francja wypowiada wojnę Wielkiej Brytanii, później Holandia i Hiszpania. Wynik wojny o niepodległość zdaje się być przesądzony.